Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Trenerze, zadowolony jest Pan z rundy jesiennej w wykonaniu Orła? Tak, jestem zadowolony. Zajęliśmy trzecie miejsce. Chociaż do poszczególnych meczów na pewno zawsze mieć jakieś zastrzeżenia, ale ogólny wynik jest bardzo dobry. Za dwójką Spadkowiczów, Ostrzeszów i Słupca. Z nimi przegraliśmy wprawdzie mecze. To były dwa mecze przegrane w tej rundzie. Przypomnę, że jeden przegraliśmy wiosną, także w sumie trzy mecze przegraliśmy w ciągu całego roku mistrzowskie. Mówię o mistrzowskich. Z nimi przegraliśmy wyraźnie, ale wynik wskazuje, że na grę jednostronną jednak tak nie było, bo uważam, że z nimi toczyliśmy dosyć wyrównane boje, no ale są szczegóły takie, że trzeba strzelać bramki. Trener mnie trochę zaskoczył, bo jak znam trenera, to zadowolony byłby wówczas, gdyby miał 15 punktów przewagi nad drugim zespołem, a tutaj trener gdzieś tam wyprzedzany przez te czołowe zespoły i satysfakcja. Pewnie do końca gdzieś tam niedosyt jest. Ja tu wspomniałem, że jako wynik ogólny to tak, natomiast do poszczególnych meczy można mieć zastrzeżenia. Ale przypomnę też, że znowu jak przechodziliśmy zmiany w zespole, bo odeszło trzech zawodników, przyszli nowi zawodnicy, także zespół znowu jakby się kształtował w ciągu tej całej rundy. No i z tego względu powiedziałem, że wynik uważam za odpowiedni. Też momentami w tej rundzie jesiennej był niezły szpital w zespole. Ja tak zastanawiałem się momentami, kogo trener na zmiany wpuści. No o tym nie wspominałem, bo pewnie takie bolączki ma każdy zespół, ale nas chyba w szczególności dotknęły takie przypadki, bo i były kontuzje i zawodnicy wyjechali do pracy. W tym wypadku jeden zawodnik. Ta kadra wydała się na początku wystarczająca, no ale tak jak tu pan redaktor wspomniał, kontuzje spowodowały, że nagle się to uszczupliło i trzeba było operować małą ilością zawodników. Po tym waszym awansie do kalisko-kenińskiej klasy okręgowej, ten poziom jest wyższy tych meczów? Weszliście na taki wyższy poziom gry? No, jeżeli Spadkowicze z czwartej ligi, to powinien być wyższy, bo kilka zespołów spadło. Być może słabszym jest w tej chwili Biały Orzeł Koźmin, natomiast nie znaliśmy w ogóle siły zespołów z Konińskiego. Turek też jest Spadkowicz, ale okazał się średniakiem, też jakieś zmiany w składzie. Pozostałe zespoły wydawały się, że będą dostarczycielami punktów, a tak się ogólnie nie dzieje, są w środku tabeli. I no myślę, że wyrównały się poziom tych zespołów, natomiast z Konińskiego i Kaliskiego. Natomiast jeżeli chodzi o faworytów tej grupy, no to tak wydaje się, że będzie to jednak Ostrzeszów i Słupca, jeżeli się nic w tych zespołach nie zmieni. A zimą trener wybierze się na zakupy do innych klubów i pościąga zawodników na wiosnę? Ja się mogę wybrać na zakupy, ale to trzeba mieć jeszcze finanse i zawodnicy muszą chcieć. No to są sprawy złożone, tym bardziej, że jest to okres zimowy, jak wiemy. Jest to inny okres przejść niż w okresie letnim.